Niewiarygodne. Edyta, odpieprz się ode mnie raz na zawsze, rozumiesz? Musisz mnie dobijać? Bawić się to? O co ci chodzi? O zdjęcie! Jakie zdjęcie? Dostałam je przed chwilą od Marty. Wiem, że nawaliłam, nie musisz mi jeszcze dokładać, to jest podłe. Edyta, ale ja... Marta? Czy ty zrobiłaś to zdjęcie tylko po to, żeby je wysłać Edycie? No i na pamiątkę. Po co to zrobiłaś? Miałam swoje powody, okej? Spotkałaś się z Filipem? No. Ale to ja się chciałam z nim umówić, ty dobrze wiedziałaś, że on mi się podoba. No, chciałaś, ale się nie umawiałaś. A ja poszłam do niego z zepsutym kompem, rozmawialiśmy. Potem zaczęliśmy się całować, no i tak jakoś wyszło. Co wyszło? Samo nic nie wychodzi. Ja myślałam, że ty jesteś moją przyjaciółką. Marta, no jestem, no wyluzuj. Ty wyrwałaś go tylko po to, żeby udowodnić mi, że jesteś górą, tak? Zwariowałaś? Wiesz co, spieprzaj. Marta, no. Czyli poczekaj, dobrze rozumiem, że ty wysłałaś to zdjęcie tylko po to, żeby się zemścić, tak? A jeśli nawet, to co? Fajnie ci było, to co robisz teraz problem? Czy ty się dobrze czujesz? Przecież ty mnie zwyczajnie wykorzystałaś w tym momencie. Bez przesady. Siłą cię do niczego nie zmuszałem. Sam miałeś ochotę. Zresztą powinieneś się cieszyć, że dopiekło się Edycie, w końcu cię zdradziła. Nie cieszę się. Bo nie jestem jakimś gówniarzem, żebym miał się cieszyć. Wiesz co, najlepiej idź już sobie. Wyganiasz mnie? Okej. Okay. W sumie i tak nie miałam ochoty na pizzę. Karma jednak istnieje. Tyle lat czekałam, żeby dokopać Edycie i w końcu pojawiła się okazja. Czuję się bosko. Może to było trochę dziecinne, ale przynajmniej zadziałało. Taka już jestem, że lubię wyrównywać rachunki. A czyli to dlatego jej kontakty z Edytą się rozluźniły. Bo poszło im o mnie. A ja się zastanawiałam, co tak naprawdę zniszczyło ich przyjaźń. Ale w życiu by mi do głowy nie przyszło, że Marta może być też tak perfidna.